skręć w lewo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Kostia, mamy ten nasz cykl wywiadów pod hasłem W tym lubię grać. No i pytanie, które stawiam na początku, to jest w czym lubisz grać? Podpatrzyłem, że ty grasz jako chyba miłośnik klasyki w Tempo Legend, tak? Nike Tempo Legend. No tak, tak. I to już tak może powiedzieć, ostatnie 6-7 lat już gram tylko w Nike. I był jeden moment, kiedy wyszli ten model CTR. Mhm. Ten pierwszy. Ten był taki najbardziej też dobry i tych wykorzystał. I później już zaczęli to wszystko mieniać. Magiste wprowadzili zamiast tak, tego. Tak, tak, to już wrócił znowu do tych klasyk Tempo i to mi najbardziej podoba. Ta normalna skóra i łatwo wykorzystać od razu od początku, tak jak teraz czy mam nowe buty, mogę od razu założyć. Nie rozbijasz? Na mecz. Nie rozbijasz w ogóle? Nie, czy potrzebne, czy mam czas na to, to na pewno potrenuję, a czy nie mam czasu, to od razu mogę założyć na mecz i grać spokojnie, tak dalej. I to mi to bardzo podoba w tych skórzonych butach, tak z plastikowymi, tak ciężko. Tak. Teraz chyba taki trend jest, że wraca się do tych skórzonych butów, że coraz więcej zawodników zaczyna stawiać na skórzone buty, tak jak kiedyś. Czy ty tego nie zauważysz? No nie wiem, teraz to tak, myślę, że jest taki balans i kto wykorzysta. No. Ja już od początku kariery, jeszcze kiedy grałem w Adidasach, bardzo mi podobała Adidas Copa Mundial i z tego czasu to wszystko poszło. I później kiedyś były Adiki, a tak, potem tak, się przyszedłeś tak, na Nike. Później przyszedłem na Nike i też chciał znaleźć siebie taki skórzony, dobrze buty, no i to Tempo na wszystko te moje potrzeby odpowiadało. Ja zauważyłem, że często zawodnicy tacy, powiedzmy, z środka pola, no głównie środkowi pomocnicy właśnie, stawiałem na buty Tempo Legend. Z czego to wynika, że lepsze czucie piłki jest, czy jak? Ciężko tak odpowiedzieć, no naprawdę, to skrzydłowy zawsze grają z tymi lekkimi, jakieś, tak, może troszeczkę szybszy wszyscy, a no tak, nie wiem od czego to zależy, no każdy wybierze za siebie to, co najlepiej idzie i tak, no na pewno te, czy tak wrócić tam gdzieś do historii, w takich, no w tych skórzonych butach. Już samych pierwszych, no, tam, kiedy pojawili te plastikowe, zawsze grali te plastikowych napastnicy, skrzydłowe, no i tak poszło, a środkowe zawsze zostawali na swoim i tak może tak iść. Żeby kółeczka kręcić tam, wiesz, tak. W środku pola w wygodnych butach, nie? Tak. Powiedz, lanki czy miksy, jak to jest u ciebie? No, więcej lanki. Raczej więcej lanki, tak. I tak mam miksy, no wykorzystam ich nie dużo w sezonie. Okej. Okay. Nawet jak murawy są mocno nawilżone, to też starasz się w lankach grać? No, bardzo zależy. Teraz takie sobojsko robię, da bardzo dobre drenaże, twardy, normalnie, no na pewno, kiedy tam w lutym, tam od śniegu i wszystkiego, to bardzo miękkie, to już tam nie ma takiego dużego wyboru. To sobie w kolosach najlepiej, nie? Tak. A normalnie, czy jest możliwość grać w lankach, to zawsze wybierzemy lanki. Dobra. I ostatnia sprawa, ty zwracasz uwagę na kolorystykę butów, na te kolekcje, czy co jest, to bierzesz i ci wszystko? No teraz już tak, teraz to ciężko coś tam wybierać i zawsze każdy 2-3 miesiące coś tam zmienia te kolory i no i już jeszcze na początku może tam jeszcze baczał na te kolory, chciałby coś tam ciemnego, teraz już co jest i gram w tym, co jest. Tak, ale nie, a masz tak, że nie wiem, na przykład różowych byś nie założył, a najchętniej to byś miał białe albo czarne? No najchętniej bym miał czarny zawsze. Czarne, tak? Tak, tak, klasyczny, no teraz za mało takich czarnych butów. Mało jest rzeczywiście. Tylko czy robisz najczęściej jaskrawe, odcienie żółtego, tak, i tak dalej. Tak. No już z tym już przyjechać. Czyli raczej takie bezpieczne kolory, tak, nie lubisz. Tak. No te wolisz się wyróżniać bramkami, tak? Na pewno da, na pewno ten by różowy by nie chciałby założyć. Wyróżniasz się bramkami i przy tym pozostań. Tak. Dobrze, dzięki serdeczne. Tak.